Cytys, Telewizja Polsat News. Pozwolę sobie zapytać, panie rzeczniku, o sprawy bieżące. W pierwszej kolejności o Odrę. Kiedy ujrzymy specustawę, co w tej specustawie będzie zapisane? I po drugie, kto ponosi pana zdaniem, państwa zdaniem, polityczną odpowiedzialność za to, co wydarzyło się na Odrze? Panie redaktorze, o wnioskach będzie można mówić, kiedy już badacze, specjaliści ponad wszelką wątpliwość ustalą, co się tak naprawdę wydarzyło. Mamy informacje z Państwowego Instytutu Weterynaryjnego w Puławach, że te fake newsy rozpuszczane przez część mediów i opozycję o rzekomej rtęci były oczywistą nieprawdą. Mamy informacje, pierwsi byli badacze z Niemiec, teraz potwierdzają to polskie laboratoria, o zakwicie alg, bardzo rzadkiego gatunku, jak czytamy, złotych alg, które mogły być toksyczne dla ryb. Trzeba to wszystko zbadać i wtedy będzie można wyciągać wnioski. Oczywiście pan pyta o odpowiedzialność polityczną. Pan premier pewnych decyzji już dokonał, ale też zdajmy sobie wszyscy sprawę z jednej rzeczy, że sprawa Odry przez część klasy politycznej jest właśnie upolityczniana, a to powinien być ponadpartyjny problem, bo polska przyroda, ochrona środowiska jest czymś istotnym dla nas wszystkich. Tylko że tak się dziwnie składa, że opozycja interesuje się tym wyłącznie pod kątem możliwości uderzenia w partię rządzącą. My się w te zapasy nie będziemy wdawać. My czekamy na ustalenia. Próbki są badane w laboratoriach w Polsce, w laboratoriach zagranicznych i po prostu chcemy przede wszystkim ustalić, co się tak naprawdę stało, bo nie będziemy bazować na fake newsach, nie będziemy bazować na wzbudzaniu histerii przez panią marszałek Polak czy przez innych polityków Platformy. My po prostu chcemy ustalić fakty. Co do specustawy, co do różnych działań, które zostaną podjęte, bo oczywiście jest kwestia przywrócenia Odrze jej pierwotnego stanu. Jest już decyzja podjęta o stworzeniu systemu cyfrowego monitoringu wartego 250 milionów złotych. Są też kwestie inne, które być może właśnie będzie trzeba rozwiązać ustawowo. Trwają prace, trwają analizy w rządzie. Jak tylko będzie taka informacja, bo na razie jej jeszcze nie mamy, to oczywiście będziemy o tym mówić. Ale to wczesna jesień? Wrzesień. Panie redaktorze, nie chcę się wdawać w spekulacje, bo tutaj najpierw nasi koledzy ze strony rządowej muszą swoją część pracy wykonać.